Egzaminy na prawo jazdy w radomskim WORD-zie odwołane. Powód? Brak rozporządzenia. Klub bokserski BTS Broń Radom 1926 zaprasza dzieci na treningi. Rusza nowa edycja kursu Alfa dla studentów. To jest czwartkowe wydanie dziennika. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. W czwartkowy poranek na ulicę Radomia nie wyjechały samochody jazdy egzaminacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wszystkie egzaminy musiały zostać odwołane, bo ministerstwo nie opublikowało odpowiedniego rozporządzenia, które było podstawą prawną do przeprowadzania testów. Dla wielu osób oznaczało to dodatkowy stres i to wcale nie związany z poprawnym wykonaniem łuku czy równoległym parkowaniem. Mariusz Skopek. Czekamy jak na szpilkach. Mam nadzieję, że lada chwila to się skończy. Takie same emocje jak dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego towarzyszyły również tym, którzy w czwartek rano mieli zdawać egzaminy na prawo jazdy. Okazało się, że z powodów formalnych egzaminy po prostu nie mogą się odbyć. Nie mamy podstawy prawnej do tego, żeby przeprowadzać egzaminy, dlatego że rozporządzenie, które do tej pory to regulowało, z dniem wczorajszym wygasło. Dzisiaj powinno od rana obowiązywać nowe, natomiast nie zostało jeszcze opublikowane w dzienniku urzędowym, więc czekamy z niecierpliwością. Te osoby, które w czwartek rano przyszły do siedziby WORD-u i nie miały egzaminu, nie stracą swoich pieniędzy. Te, które już dotarły do WORD-u, które miały te egzaminy w godzinach porannych, przepraszamy, zbieramy do nich kontakt, tak żeby w najbliższym, dogodnym dla nich czasie takie egzaminy przeprowadzić. Dla pani Katarzyny, która do Radomia przyjechała z okolic Szydłowca, brak egzaminu w czwartek oznaczał duże problemy, w tym również te finansowe. Musiałam zapłacić dzisiaj za przejazd, tak? Rano trzeba wstać, wyszykować dzieci do szkoły i tu nagle dowiadujemy się, że nie ma dzisiaj. No nie fair. Do godziny 12 radomski WORD cały czas nie przeprowadzał egzaminów. I jak się dowiedzieliśmy, sytuacja w WORD-zie wróci do normy w piątkowy poranek. W czwartek nie odbyło się 154 egzaminy praktyczne, a także 106 egzaminów teoretycznych. I zmieniamy temat. Sądząc po wyniku, to było łatwe spotkanie. Po pierwszych dwóch partiach widać było dużą przewagę. W trzecim secie wyraźnej przewagi już nie było. Ostatecznie była jednak radość ze zwycięstwa, bo siatkarze Cerrad Czarnych dopięli swego i pokonali w środę ostatnią drużynę Plus Ligi MKS Będzin, a spotkanie to obserwowała Monika Stanikowska. Gładkie i szybkie zwycięstwo 3-0 z MKS-em Będzin pozwoliło Cerrad Czarnym dopisać do ligowej tabeli 3 punkty. Kibice zgromadzeni w radomskiej hali Mosir byli świadkami jednostronnego pojedynku. Podopieczni trenera Raula Lozano w pierwszych dwóch setach nie dali żadnych szans rywalowi. Wysoko wygrane partie nie pozostawiły złudzeń ekipie z Będzina, że to Czarni będą górą w tym spotkaniu. Jedynie ostatni set to gra punkt za punkt, którą w końcówce na swoją korzyść rozstrzygnęli radomianie. Chcieliśmy ten mecz wygrać za 3 punkty, udało się i to najszybszym możliwym wynikiem, jaki jest ten. Myślę, że kontrolowaliśmy to spotkanie, trzeci set trochę spadła skuteczność w ataku i stąd pojawiła się ta wyrównana końcówka. Każdy element nam fajnie wychodził, czy to zagrywka, czy atak, naprawdę fajnie. Pierwsze dwa sety naprawdę fajne, potem troszkę może dekoncentracji. Przez to, że prowadziliśmy 4-0, ale cieszymy się z tego, że wygraliśmy 3-0. Nie tylko skuteczność w ataku oraz dobra zagrywka, ale także dobra gra w bloku przyczyniła się do końcowego triumfu radomskiej drużyny. Skupialiśmy się na wideo właśnie, żeby dobrze ustawiać blok. Fajnie, że to dzisiaj zafunkcjonowało i że mogliśmy ten mecz wygrać. Barwy MKS-u Będzin reprezentuje dobrze znany radomskiej publiczności Maciej Pawliński. Przyjmujący przez wiele lat grał bowiem w Czarnych, a także w Jadarze. Przegrany mecz i dosyć gładko, szczególnie te dwa pierwsze sety. Jednak miło mi się tu grało, bo na tej hali się wychowałem, zaczynałem dorosłą siatkówkę, więc duży sentyment mam do tej hali, do kibiców i do miasta. Siatkarz nie miał złudzeń, że jego zespół słabo zaprezentował się w tym spotkaniu i w starciu z radomską drużyną Będzinianie nie mieli nic do powiedzenia. Radom grał, wydaje mi się, swoją siatkówkę, nic szczególnego, a my przez pierwsze dwa sety w ogóle nie weszliśmy w mecz. Graliśmy bardzo słabo, dopiero w trzecim secie się obudziliśmy, była równa walka, jednak w końcówce zabrakło trochę zimnej krwi. Dzięki zwycięstwu z MKS-em Będzin radomianie awansowali na piąte miejsce w tabeli. Teraz Cerrad Czarnych czeka podróż do Kielc, gdzie podopieczni trenera Raula Lozano zmierzą się z miejscowym Efektorem. Przed tym spotkaniem nastroje w radomskiej drużynie są bojowe. Jedziemy do Kielc, by zdobyć 3 punkty i to jest nasz cel, a nastroje są cały czas takie same. Humory dopisuję.
Musimy się skupić na tym meczu, bo na pewno nie będzie łatwo. Kielce na pewno się przed nami nie położą. Tak jak inne drużyny już pokazywały, że każdy z każdym może w tym sezonie wygrać i już wiele było niespodzianek. Czasu na odpoczynek będzie niewiele. Spotkanie z Kielcami zaplanowane jest bowiem na sobotę 27 lutego. Start o godzinie 17. Zarząd klubu BTS Broń Radom 1926 zaprasza dzieci i młodzież na treningi bokserskie. Zajęcia będzie prowadził trener Paweł Gac, który od lat zajmuje się szkoleniem najmłodszych adeptów pięściarstwa. Kilka dni temu w klubie BTS Broń Radom 1926 doszło do poważnych zmian. Obecnie funkcję prezesa klubu pełni Sławomir Kosiec. Zmienił się także trener. Dwa tygodnie temu rozstaliśmy się z dotychczasowym trenerem Adamem Jabłońskim. Adam założył swój klub i do nas powrócił w roli trenera Paweł Gac, który cały czas był w zarządzie. I teraz jest jako pierwszym trenerem w naszym klubie. Paweł Gac to wieloletni zawodnik Broni Radom, a obecnie trener, który ukończył kurs instruktora boksu w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. To właśnie pod jego okiem będzie prowadzony nabór dzieci i młodzieży do klubu. A im wcześniej rodzice zapiszą na treningi swoją pociechę, tym większa szansa na sukces w seniorskiej karierze. Każde dziecko może trenować boks. Najlepiej jak są te dzieci młode, najmłodsze, jak 10, 11, 12 lat. Wtedy na dziecko najlepiej się uczy, najlepiej chłonie swoją wiedzę. Wtedy najłatwiej go czegokolwiek nauczyć. Rodzice nie muszą niczego się obawiać, wysyłając swoje dzieci na treningi bokserskie. Zdarza się, że właśnie rodzice, słysząc słowo boks, pięściarstwo, boją się o własne dzieci. Natomiast ja zapewniam, że nie ma takiej możliwości, żeby stała się jakiemukolwiek dziecku krzywda. Najpierw musi poznać tą sztukę walki i dopiero zaczyna szparować. Są szparingi szkoleniowe, ale pod okiem trenera i najpierw dziecko musi przejść cykl całych badań. Jeśli jest zdolne, dostaje książeczkę sportową i wtedy może dopiero zacząć sparingi, ale zarazem są szkoleniowe pod okiem trenera. Treningi odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 16 do 19 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Krasickiego 78. Rusza wiosenna edycja kursu Alfa. Studenci i młodzież będą spotykać się przez 10 kolejnych poniedziałków, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące sensu życia. Kurs Alfa przeznaczony jest dla młodych osób poszukujących wiary. Kurs Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących przesłanie chrześcijaństwa. Każde spotkanie zaczyna się od poczęstunku oraz krótkiego wykładu. Potem przychodzi czas na dyskusję i dzielenie się opiniami z innymi uczestnikami kursu. Spotkania cechuje luźna, przyjacielska atmosfera. Skierowane jest to dla osób, które gdzieś tam poszukują tego swojego sensu życia, chcą odpowiedzieć sobie na różne pytania i wybrać jakąś drogę. Rozmawiamy o chrześcijaństwie, przekazujemy takie podstawowe informacje w taki prosty i przystępny sposób. W trakcie każdego kursu ma miejsce wspólny wyjazd weekendowy, podczas którego omawiane są zagadnienia dotyczące Ducha Świętego. Kolejny cykl Alfy zaczyna się już w ten poniedziałek, 29 lutego, o godzinie 19 tutaj w Duszpasterstwie Akademickim przy ulicy Górniczej 2. Uczestnictwo w kursie Alfa jest bezpłatne. Dziś czwartek, a więc czas na zapowiedzi kulturalnych wydarzeń nadchodzących dni. Gdzie warto się wybrać i co zobaczyć lub usłyszeć? Sprawdzała to dla Państwa Aneta Sujka. Tydzień w kulturze rozpoczynamy od zaproszenia na nocny maraton filmowy w kinie Helios. W piątek 26 lutego od godziny 23 kinomanów czeka noc pełna grozy z 4 przerażającymi horrorami. The Boy, The Hollow, War Dolls i Blackburn. W sobotę 27 lutego Zespół Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga oraz Szkoła Mały Muzyk zapraszają na wyjątkowy koncert fortepianowy. Wystąpi jedyny polski finalista i zdobywca nagrody publiczności na ubiegłorocznym 17. konkursie szopenowskim, Szymon Nering. Długo trwało, zanim udało nam się wreszcie ustalić taką datę, która jednocześnie zbiega się z urodzinami Fryderyka Chopina i będziemy mieli okazję uczcić właśnie urodziny naszego wielkiego kompozytora. Jest to artysta wielkiej próby, jak wszyscy wielcy artyści są bardzo otwarci na wszelkie propozycje i koncerty w dobrych salach koncertowych, a my nie mamy się czego powstydzić. Cieszymy się bardzo, że udało nam się zaprosić go do Radomia i w najbliższą sobotę spotkamy go
Spotkamy się z jego wykonawstwem w sali koncertowej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. W programie tego koncertu utwory trzech znamienitych kompozytorów, oczywiście Fryderyk Chopin, ale także Karol Szymanowski i Sergiusz Rachmaninow. Tancerze z całego świata, świetna muzyka i wyjątkowa atmosfera. W sobotę w Resursie Obywatelskiej w wyjątkowej rywalizacji zaprezentują się uczestnicy 26600 Funk. W turnieju tancerze zmierzą się w takich kategoriach jak hip-hop, house, locking, popping i walking. Rejestracja uczestników zawodów rozpocznie się o godzinie 10. W niedzielę 28 lutego o godzinie 18 w sali koncertowej Urzędu Miejskiego wystąpi Anna Maria Jopek, wokalistka i kompozytorka, która nagrywa i koncertuje na całym świecie z takimi muzykami jak Pat Metheny, Bob McFerrin czy Nigel Kennedy. W Radomiu wokalistka wystąpi ze swoim kwartetem. Na koniec mamy jeszcze zaproszenie na kolejny seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. W poniedziałek 29 lutego o godzinie 20.30 zaprezentowany będzie Śpiewający obrusik, obraz nagrodzony Złotym Pazurem w konkursie Inne Spojrzenie na festiwalu filmowym w Gdyni. Film składa się z czterech niezależnych nowel przygotowanych przez studentów Wydziału Aktorskiego w Łódzkiej Filmówce. I zapowiedzi kulturalnych wydarzeń nadchodzących dni kończą to wydanie dziennika. W imieniu zespołu, który program przygotował, dziękuję serdecznie, a w imieniu Moniki Stanikowskiej zapraszam na jutrzejszy dziennik. Do zobaczenia. W piątek w Radomiu bez opadów, przejściowe zachmurzenie, wiatr umiarkowany, a na termometrach 5 stopni. W sobotę pogodnie, okresami tylko wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 7 stopni. Niedziela pochmurna z przelotnymi opadami i będzie wietrznie.